Cześć kochani, witam was cieplutko. Kilka miesięcy temu obiecałam wam, że jeżeli w naszym życiu wydarzy się coś innego, wyjątkowego, coś, co będzie godne uwiecznienia na kamerze i podzielenia się z wami tym, to nagram vloga. No i dzisiaj tak się dzieje. Razem z mężem po pracy, bo ja teraz jest 7, a ja się teraz właśnie wybieram do pracy i ledwo się obudziłam. Jakoś ostatnio ciężko mi przychodzi wstawanie. Dzisiaj z Gawem idziemy wieczorem na koncert na Camden, żeby zobaczyć nasz jeden z ulubionych zespołów w tym momencie. Nazywa się Walk of the Earth. Ja kiedyś już o nim mówiłam w Lubieńcach. I Gaw, udało mi się cudem wygrać bilety. Czy cudem, bo było wyprzedane bardzo szybko, ale jakoś tak znaleźliśmy w każdym bądź razie. Chociaż trochę nielegalnie, powiem wam szczerze, bo na eBayu nie można sprzedawać teraz biletów, a ktoś po prostu nie mógł iść i chciał się po prostu pozbyć. Dlatego my skorzystamy. Tutaj jest moja herbata poranna, a także wczoraj przyszła paczka od Philipsa. I będę testować dla was automatyczną lukówkę do włosów. Jestem bardzo ciekawa i pomyślałam sobie, że dzisiejszy film będzie idealną okazją, żeby też sprawdzić, jak to się sprawdzi. Mam nadzieję, że będę miała czas, żeby to zrobić przed wyjściem. To tylko tyle. Takie można osiągnąć luki. Już jestem bardzo ciekawa, jak to się będzie sprawdzało. Brzmi bardzo obiecująco. No, to do zobaczenia za chwilę. Już jesteśmy w samochodzie, wyjechaliśmy z godzinnym opóźnieniem, z kilku względów. Po pierwsze, Dziomura się troszeczkę rozpłakał przed wyjściem, kiedy przyszła nasza znajoma, żeby się nim zajmować i serce mi się kraja, dlatego może nie wychodzimy za często. To jest w sumie nasze pierwsze wyjście od... od długiego czasu. I z tego względu, że po prostu szkoda mi jest tego, że mój synek się rozpłakał, ale nie będziemy o tym myśleć, idziemy. Oczywiście, jeżeli to się będzie z nim złego działo, to na pewno nam Ania napisze, wysłała nam przed chwilą zdjęcie, że już się troszeczkę udobruchał, także powinno być ok. I przepraszam was też, że w ciągu dnia nie zdołałam nagrać nic konkretnego oprócz tego momentu, kiedy robiłam sobie kawę, a to z tego względu, że po prostu mam tak dużo na głowie, że nie mam czasu nawet wyjmować aparatu i nagrywać. Też o tym wam kiedyś mówiłam w poprzednim vlogu, że to jest powód, dla którego takich filmów po prostu nie nagrywam. Chociaż czasami bym chciała mieć na przykład aparat gdzieś przy głowie tutaj zamontowany i żebym mogła, nie myśląc, pokazywać wam, co się dzieje i tak by było chyba najlepiej. Też wróciłam z domu, to zdążyłam przetestować wam i sobie też lokówkę, dlatego stąd ta moja bardzo bujna fryzura. Mi się bardzo podoba, Ania też powiedziała. Przyszła, że wyglądam całkiem. Nie, nałożyłam pomadkę, ale chyba niezbyt trudno. Zaraz będę musiała sprawdzić. Mieliśmy plan, żeby jeszcze coś iść zjeść. Mam nadzieję, że nam się uda. Koncert zaczyna się o 9, chyba przed 9. Także mam jeszcze czas, ale stoimy w takim dużym korku i nie wiem, ile nam zajmie dojechanie do centrum, a jeszcze swoją drogą zaparkowanie. Zdecydowaliśmy się, że właśnie pojedziemy samochodem, bo żeby mieć tu wygodę powrotu szybkiego do domu, ale zobaczymy. No i oczywiście mam nadzieję, że Ania nie będzie dzwonić i mówić o tym, wracajcie, bo czymś jest w potrzebie. Gawinku, how do you feel? We're going, date night thing. Yeah, oh, whatever. He's alright, he'll be fine. You're talking about James now? You're talking about James, that's what you're talking about, right? I was talking about James and also about other things. Other things? Yeah. You just bring it on me. I don't need to, should I take it up? I don't know if you're going to start talking to me. No, I was talking about my hair curly. What do you think of my hair today? Your hair's good. It's curly. It's so curly, that's good. But do you like the volume or? Yeah, the volume. I have to say the volume is huge. Ania mi właśnie napisała, że James zasnął. Gav, it's not fair. Whenever we are at home, I think she's he goes to sleep quite late. Apparently he's snoring as well. Don't believe it. I think she's being really kind. I think she's pretending that he sleeps so we don't worry. She said that she tried to put him in bed, but he didn't like it, so she just likes so him. So he's sleeping on the sofa? Yeah. Don't believe it. Doesn't happen with us. Alright, maybe she needs to come every night. I think she's been here. Yeah, we have to do it. Exactly. Gavin, are we going to eat something tonight, or you think, are we going to make it? At the moment, I don't know, it looked that way. What do you reckon? It doesn't look promising, to be honest. We've done about half a mile. Okay, and how far? About 15 minutes. Alrighty, 9 miles and then we've got to find a parking space. Yep. In central London, which is going to be fun. So, yeah. I was asking Mike, because Mike, do you remember Mike? Mike appeared in my videos a couple of times, more than a couple of times in the past. Mike met Mark once or twice.
Yeah, I wasn't asking you, I was asking where subscribe is. And the mug, he lives in Camden and he recommended a couple of restaurants to us. And I was really looking forward to eat, but... Wait. No, udało nam się troszeczkę ruszyć szybciej, także może jeszcze zdążymy coś wpaść, żeby coś przekąsić. A przy okazji chcę wam jeszcze powiedzieć, że nie wiem, czy uda mi się dzisiaj wrzucić wam zdjęcie jakieś z tej okazji. Znaczy, chodzi mi o zdjęcie na przykład na Instagrama. Skończył mi się internet w telefonie i mam, słuchajcie, 2 giga, które zazwyczaj mi wystarczy, ale chyba w tym tygodniu James dołał się do telefonu i zaczął oglądać filmiki wtedy, kiedy nie byłam, wiecie, w zasięgu Wi-Fi i po prostu Wi-Fi, tak to się mówi po polsku, Wi-Fi. I wykorzystam Wi-Fi. Wi-Fi. Is that in Polish? I think so. Wi-Fi? I'm not sure. Yeah, I'm really bad with translating some words into Polish or English. I byłam, a mam telefon, słuchajcie, w Tesco bardzo polecam, bo nie jest drogo. Ja tylko mam kartę SIM, bo telefon kupiłam sama. I byłam tam, żeby... jeszcze coś głupio, że zrobiłam, nawet nie pamiętam kiedy, że założyłam sobie taką blokadę, że nie mogę wykorzystać więcej niż dodatkowe 5 funtów, które mam na rachunku. I nawet jak byłam w Polsce, to miałam to zmienić. I jakieś hasło tam jest, którego ja nie znam i nie mogłam tego zrobić. I powiem wam, że troszeczkę to jest takie niebezpieczne, bo w jakichś sytuacjach awaryjnych, jakbym miała do kogoś zadzwonić, to nie wiem, jak bym to miała zrobić. Ale w każdym bądź razie byłam, kiedy byliśmy z Gawą, kilka dni temu w Tesco i udało mi się zmienić, ale niestety będę miała troszeczkę więcej internetu teraz, zmieniłam też blokadę na 10 funtów, podwyższyłam troszeczkę ten poziom i słuchajcie, chcę jeszcze, ale niestety tak jest, że jak się zmienia, to nie działa od razu, tylko od następnego rachunku, czyli jeszcze muszę poczekać kilka dni, mam nadzieję, że jakoś tam się da. Tego pewnie pojawi się wpisy dopiero kiedy do domu wrócimy po północy, kiedy będę miała dostęp do netu po prostu. Bez... Szybciutko chcę wam pokazać miejsce, do którego kiedyś z Gawem chodziliśmy na randki. That shop has a lot to answer for. Oh, definitely. James wouldn't exist if it wasn't for that shop. Oh yeah. A to dlatego, bo mieliśmy taki, jak Gavin, how was it called? Chop Chop? No, not Chop Chop. I mean, Orange Wednesdays? Gav kiedyś miał telefon w Orange i to było bardzo fajne kino, chyba tam nadal jest kino, nie jestem pewna. I chodziliśmy tam na co środowe randki i zawsze przed randką albo po randce chodziliśmy. To mój mąż troszeczkę dodaje gazu, jakby nie było. I tam chodziliśmy albo zjeść, albo przed właśnie filmem, albo po filmie na coś do jedzenia. I pamiętam, że był taki okres, że byliśmy w kinie co tydzień, do takiego stopnia, że raz nie mieliśmy już co oglądać, bo wszystkie filmy chyba widzieliśmy. A teraz to chyba to była taka nie przestroga, tylko wiedzieliśmy wtedy, że w tym momencie nie będzie nam nawet do kina chodzenie za często. I wtedy nadrobiliśmy. Nawet nie wiem, słuchajcie, co tam się teraz dzieje w tym kinie, na jaki film warto iść i co zobaczyć. Moi znajomi byli na Macbecie, nie wiem, czy jeszcze w Polsce, czy już jest, czy będzie. Co tam jeszcze? Gavin, I was talking that we haven't been to cinema for a long time. Yeah, it was when you were pregnant. The last time I went, yes, it was, yes. But pregnant. I also went with girls in Poland, in Gdynia. She lives yes. in my own place. Yeah, it was Magic Mike too. Nice. This is what I've got. No, actually, I went to the. Yeah. You should tell people the truth, Mum. No, it was very nice, very entertaining. Tell them the truth about how I'm neglected. If you could dance like him, I wouldn't have to go to cinema. That's the truth. I've forgot more about dancing than he's ever known. Oh yeah. Yeah, let him talk. Yeah, let him talk. Tonight. Okay. Some guy was selling tickets. For tonight. We've got tickets already. Careful, we arrived and we're parked. Yeah. So we are in Camden, woohoo! Finally, it took us a long time. We parked ages. Are we? No. Yeah, it's there. Okay. I've got my running legs there. I'm afraid we're not going to make any restaurant anywhere because it's quite late. It's a bit awkward to hold the camera and I'm a bit worried the area. Yeah. I think to come to Camden you need to be drunk. So I'm just going to go and then you're just stable. Like, you don't need to worry about anything, you know? No nie wiem, czy to już jest możliwe, ale to już są chyba świąteczne światło, to jest chyba jakiś żart. Nie wiem, mam nadzieję, że się mylę. A tutaj my już jesteśmy, kolejka jest? No nie coś. Coś you can say something, and you can see me. Do you want to film? Level 1.
I promised Aggie a lunch and dinner. A nice dinner for thank you, husband. Taking her out date night. Crisps. Przyszliśmy do Polarni, tak? Tutaj śmierć fajkami, ale nigdzie nie ma gdzie usiąść. The coolest bar in the world. What's that? Might be some bit band geeks that sort. It's fun. It's pretty good, man. Maggie's trying to enjoy herself. Yeah, checking messages from Ania. James bawi się moją makeup. Obudził się wreszcie, obudził się wreszcie. Czy nasz Peppa Pig? Yeah, ogląda teraz Peppa Pig. Ja nie zdumuję kurtki, bo mi zimno. Squid pizza in italiana. Restaurante. Not ad. This isn't a paid ad. It's just San Pellegrino. You can buy other lemonades. Given cool. How is pizza? No one is bad at all. It's not Santa Maria though. I've read you Abba. I've read you Abba. I need the table. Huh? I need the table right now. Hey, już wracamy do domu. Gavin, did you like it? Did you enjoy it? We're really tired. Yeah, I'm really tired. It's midnight. It's over. Yes, 6 past midnight. And should I speak Polish or English? I never know. Polish. Okay. Listen to anyone. Nikt nie słucha. My ears don't even work. Okay. Wiecie co, że fajnie się... Ja ledwo już mówię na oczy patrzę, ale fajne było jeden z najfajniejszych momentów wieczoru, to jeden pan się oświadczył dziewczynie na scenie i wszyscy tak bardzo się cieszyli. Cudownie było. Podobały mi się efekty specjalne na koncercie. Miałam gdzieś też na twarzy jeszcze chyba glitter, który był wszędzie broklet rozsypany. To tam jeszcze było takie konfetti fany, naprawdę było całkiem. Ale też mówię, współczuję z Gawem razem na Szeniani, bo James nie spał. Także cały czas byliśmy na telefonie, sprawdzaliśmy, czy wszystko jest okej. I chociaż wiem, że w wspaniałych rękach, to zawsze, już tak chyba teraz nigdy nie będę mogła myśleć, wyjść i nie myśleć o tym, że zostawiłam go w domu. Mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia może niedługo w następnym vlogu. Pa, pa!